Na Placu Grunwaldzkim w Galerii Artystycznej Katowic odsłonięto popiersie Krystyny Bochenek. To pokłosie głosowania mieszkańców w corocznym plebiscycie, którego celem jest uhonorowanie ludzi świata kultury zasłużonych dla Śląska. Twórcą popiersia jest Katarzyna Fober. Towarzyszy mi uczucie dużej dumy i szczęścia, że moja siostra, która była tak blisko mnie i całej naszej rodziny, została w taki znamienity sposób uhonorowana. Krystyna Bochenek była bardzo ważną osobą dla telewizji TVS. To ona była inspiratorką powstania telewizji TVS. Już będąc senatorem, jeździła po kraju i chciała właśnie z pierwszej ręki, to znaczy z ręki mediów, dowiedzieć się o ważnych wydarzeniach regionu. Stąd w rozmowie z prezesem Hołdą właśnie powiedziała, jak byłoby fajnie, gdyby powstała regionalna telewizja. To była osoba bez jakiejkolwiek skazy. Dzisiaj staramy przypominać to nazwisko, to imię, tą osobę w różny sposób. Wspomniane nadanie imienia naszej Instytucji Kultury Miasta Ogrodów, imienia Krystyny Bochenek, mural przy ulicy Wojewódzkiej, czy wreszcie dzisiaj upamiętnienie na Placu Grunwaldzkim. Krystyna Bochenek była dziennikarką Polskiego Radia Katowice. Wiele lat współpracowała z prasą i telewizją. Zajmowała się upowszechnianiem kultury języka polskiego i popularyzacją zdrowia. Była inicjatorką ogólnopolskiego dyktanda, senatorem i wicemarszałkiem Senatu. Zginęła w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku.